Cześć, cześć, witam na kanale Pawek Recykling. Słuchajcie, no humor mi dopisuje. Oczywiście co, mamy nadal 15 września, 14:53, 18 stopni Celsjusza. Wilgotność zależy, musiała być duża, bo pełna ruda. To tam z jednej z maszynki mówiłem, że nie będę tutaj specjalnie pokazywał co, jak rozbieram. Zrobię ogólnie podsumowanie wszystkiego, czy wyszedłem na plus, czy nie, ale już wam powiem, zdradzę rąbek tajemnicy, że tak, już idzie w plus, także nie jest źle, jest dobrze. To teraz tylko czekać na efekty, że będzie jeszcze lepiej, a nawet super. Słuchajcie, może nie ta pora, ale cóż. Odpalcie sobie rano YouTube'a i humor wam się poprawi. Dlaczego? Dlatego. Zawsze o tym marzyłem. Zegar, nie? Tam jaki zegarek tam. Ale jak słyszę rano coś takiego, a to nie to. Dobra, to to. Jak słyszę rano coś takiego, to wiecie, co mam ochotę zrobić, nie? Dzisiaj mogłem zrobić to w pełni legalnie. Normalnie powiem wam, od razu mi użyło. O, szkła się posypały. Dobra, posprząta się, ale ten bałagan rekompensuje to, co mogłem zrobić. Także wynik 1-0 dla mnie. No, także cóż. Już nie będzie hałasował, nie? Kto to widział o godzinie tam 8, 9 rano budzić ludzi? Jak coś, to mam jeszcze jeden. A tu kolejny, także na 3 dni na poprawienie humoru będzie. O, tamten jeszcze tyka. Dobra. Także cóż, biorę się dalej do zajęć. A, zapomniałem dodać o ciśnieniu atmosferycznym. No, musi mocno tutaj wariować, bo. No, bo chyba wariuje i wieje, i nie wieje. A jeżeli jesteście zainteresowani prognozą pogody na późniejsze godziny, to niestety musicie sprawdzić sobie w internecie. Ja tu podaję tylko bieżące warunki atmosferyczne, jakie panują w tej chwili. Dobra. Głupoty głupotami. Ale trzeba by było coś tutaj wyprodukować, nie? Tak patrzę, oglądam. Wychodzi na to, że mam dzisiaj za dużo towaru. Wiem, 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 już widzę. Zdjęłano, wiadomo gdzie. Coś mi tu brakuje. Aha, dobra. Nasi jeszcze nie zdążyli, także jest też kabelek. Dobra, ja to muszę trochę pomniejszyć. Będzie lepiej widać. O, będzie lepiej widać. A przy okazji zobaczę, czy to działa w ogóle. O, coś tu działa. Nie wiem do czego to. Zamiatać nie zamiata, ale działa. Dobra, nieważne. Zaraz nie będzie działać. Zaraz będziemy liczyć dalej nasze cebuliony, ile tutaj się z tego da zarobić. A właśnie. Jeżeli stary sprzęt, powinno być ciekawie, nie?
jeszcze kabel też nawinę. Co my tu mamy? Ojejku, 5 minut gadania już. 687, czyli niecały kilogram, tak? To waży. Zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj z tego będzie. Zawinąłem kabel, który teraz przeszkadza. Sam jestem ciekaw, co jest w środku. Jeszcze nigdy takiego wynalazku nie miałem. A może miałem, ale się nad nim nie rozczulałem. A takie drobne wyjaśnienie muszę wrzucić. Pod poprzednim filmikiem pod tytułem Zarobię nie można było przez chwilę wrzucać komentarzy. Coś jak zwykle nabałaganiłem, żona, jak zwykle żona, nie? Także uwierzcie mi, że naprawdę mam skarb, nie żonę. Ogarnęła mi to tam gdzieś w jakichś ustawieniach, coś tam. Nie znam się na informatyce, elektronice. Znam się na śrubokrętach, a w szczególności dobrze mi się ze szwagrem pracuje. Czy tym mniejszym, czy tym większym. Zresztą efekty widzieliście przed chwilą. Działa. Czyżby ta cewka sobie tylko brzęczała, bo ma taki kaprys? No dobra, ja to muszę teraz całkowicie rozebrać. To się odkręca. Nie, to się nie odkręca. To się zdejmuje. O, to się odkręca. Dobra, kabelek do kabelków na razie. Bardziej mnie ta cewka interesuje. To nie mam pojęcia. Co to wprowadza ją w to drżenie? Czyżby takie silne pole magnetyczne się tutaj wytwarzało w tym? Że to tam sobie brzęczało? Jeżeli ktoś miał kiedyś z takim ustrojstwem do czynienia, to chętnie. Dobra, nie tak, no to tak. Nic na siłę, wszystko młotkiem albo szkifierką, nie? Jeszcze nie pisali, żebym nie wiedział, jak zwykłą cewkę rozebrać. Aha, to się chyba tutaj trzyma. O, ciepłe. Tak, rękawice mam oczywiście. Udowodnię wam, że mam. O, takie bokserskie, jakby coś. Także spokojnie. Nie lubię pracować w rękawicach.
No, tam na wypadach używam rękawic. Ewentualnie, jak wiem, że na pewno mogę sobie zrobić krzywdę. A tutaj liczę na to, że będzie dobrze. Coś tutaj się. Aha, to się tu trzyma jeszcze. Widać czy nie widać? Tutaj jeszcze zamontować jakąś śrubkę. Z tej strony, to z drugiej, nie? Gdzieś ona musi puścić, któraś. Dobra, nie musi. No i zobaczcie. Zwykła cewka. To mi wyjaśni, jak to tam sobie działało. W maszynkach do golenia, to przy takiej cewce, tutaj jest takie coś, tutaj ma ten luz swój i to tam sobie tam świruje, nie? A tutaj? Nie wiem. Coś tam drgało w tym czymś tam. Tej końcówce. O, i też co mi się podoba właśnie. Związane z wami, wizami. Że czasami można się dowiedzieć, jak coś działa. Bo rozwalić coś, to nie problem. Naprawić. No, może być trochę większy problem. Ale jak to działa? Dlaczego to działa? No to już większy problem. Tym bardziej, że ja z prądem za bardzo się nie lubię. Zawsze cwaniak wygrywa, bo jak mnie kopnie, to go nigdy nie mogę dogonić, żeby mu oddać. Nie chcę sobie tego tej miedziuszki pociąć, dlatego tak próbuję to delikatnie zdjąć tą folię i też nie chcę, żeby ona mi tu za bardzo nabałaganiła. Dobra. Ostrą skalpel. No. Kurczę. Fajnie będzie. Aha, już nie jest tak fajnie. O, to się aż tu wkleiło w ten plastik. Dobra, teraz tak to jeszcze stąd wydostać, nie? To jest zawsze najlepsze, jak się tu w środku to zapinuje. Tak, wiem, spoważniałem teraz z moją gadką, ale tutaj bardzo mocno się skupiam nad tym, żeby w miarę jakoś sensownie rozmontować. Zobaczcie, uparte, nie chcę wyskoczyć stąd. Tutaj już się przełamało, czyli tak ten plastik wylatuje. No nie, no będzie plus i to będzie duży plus, także tu naprawdę nie będę mógł narzekać, bo nie spodziewałem się, że nawet tutaj będzie, aha, znowu mam z kadru uciekłem trochę, nie spodziewałem się, że tutaj będzie, dobra, to damy wyżej, o, będzie więcej widać, że w tych urządzeniach też jest tyle miedzi. No i cóż, miało być szybko, oczywiście to musi po swojemu tutaj działać, a bo to się tutaj aż wtopiło, dlatego
Miedziucha jest wtopiona w ten plastik. Nie denerwować się, policzyć do 10. Tylko nikt nigdy nie mówi, ile razy do tych 10 policzyć, nie? Zobaczcie, to jest aż topione. No ale działało. Czyli chyba nie było zepsute, nie? Teraz się zepsuło. No. Puszczesz to, bestio, ty jedna. Aha. Patrz, mocno trzyma, nie? A, tu aż zostały kawałki plastiku. Tak to jest wtopione. O, i jest. Dobra, normalnie trzeba zobaczyć. No wiadomo, cewka była tak, plastyk, kabelek. Z kabelka oczywiście też tam jeszcze parę gramów miedzi będzie. Plus wtyczka, która ma te końcówki mosiężne. Dobra. To 35, no 4. Wiatr wieje, dlatego nie może się waga zdecydować. 135, a było 600. 60. Czyli jakieś 20% tego urządzenia to jest miedź. No kurczę, takich wyników więcej. Ja mogę nawet tak szyny kolejowe rozbierać. Jeżeli tam by było 20% miedzi, metr szyny w zależności też jakiej, bo one tam mają też swoje oznaczenia. Kolejarze wiedzą, o czym mówię. Waży około 50, chyba 7-8 kg, tak? Z tego 20%, no to by dało nam, no dobra, zaokrąglimy do 60 kg metr szyny, 12 kg miedzi. No, to by było fajnie, nie? No ale dobra, pomarzyć można, pogadać można, czas się kończy. Jeszcze Halina zadzwoniła. Wii. Dobra, później. Taki skarb też się trafił. No i już się zastanawiam. No, żal go trochę rozpruwać. Z tego co widzę, tutaj nie wiem, czy to będzie widać. Coś tam lekko prześwituje. 1969 rok. Dzisiejsza młodzież nie wie, co to jest, więc jeszcze w skrócie objaśnię. To jest telefon. Jeżeli ktoś się trzymał w komórce, to miał komórkowy. Jeżeli nie, no to był domowy, tak wiadomo. Albo stacjonarny, jak to woli. No. Zastanawiam się nad tym cudem. Albo poleci na półkę teraz. Oczywiście później żona go wywali, nie? Znając życie. Jak wpadnie i zacznie mi tu robić znowu porządki. Ale zaryzykuję. Zostawiam.
Także jakby coś, to śmiało dzwonić, jestem pod telefonem 0 i wiecie co dalej, nie? Także jeżeli się podobało. Ojejku, nie. Słuchajcie, ta pogoda dzisiaj tak na mnie działa. Dobra, ale i tak mimo wszystko, jeżeli się podobało, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. No i wszystkim miłej pogody, dużo złomu i wysokich cen. Cześć, czołem, pozdrawiam.